Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo. Witam Was w kolejnym odcinku Paczek od Widzów. Dawno nie było tej serii, co nie? Przyznaję, to troszeczkę była moja wina, choć paczek w dzisiejszym materiale będzie sporo, za co naprawdę Wam ogromnie dziękuję, że chcecie wysyłać te paczki. Trafiło się naprawdę sporo świetnego sprzętu. Głównie starszego sprzętu, ale jest to sprzęt moim zdaniem mega, mega ciekawy. No i z racji tego, to już taka trochę nasza mała tradycja się staje, że ja dostaję paczki, to pomyślałem, że miło by było, gdyby ktoś z Was dostał paczkę ode mnie. Tak więc będziecie mogli coś wygrać, jak to zwykle bywa u nas. Tak więc mam dla Was jedną. Cztery myszki i słuchawki od Logitecha. Jak wziąć udział w konkursie, żeby ktoś z Was mógł dostać taką paczuszkę ode mnie z małym prezencikiem, dowiecie się pod koniec tego materiału. Okej, pierwsza paczuszka, która przyszła w kolejności, jest wprawdzie malutka, ale skrywa bardzo, bardzo fajną rzecz. Tą paczkę nadawcą jest Dawid, więc bardzo, bardzo dziękuję. Tak, co jest tutaj? Ciekawe urządzenie, które kiedyś zawsze chciałem dodać do swojej kolekcji i myślę, że na jego temat przygotuję kiedyś krótki, aczkolwiek dedykowany filmik. Myślę, będzie to ciekawa sprawa dla Was, a dla mnie też nie powinno być jakoś super dużo roboty z wykonaniem czegoś takiego. Troszeczkę gąbuszki i siup, moi drodzy. Co to jest? Kamil taki zdziwiony. Co to może być? Co to jest? Moi drodzy. Tada! Wow. Ładnie wygląda. Tak, moi drodzy, to jest ciekawe urządzenie. To były tak zwane urządzenia PDA. Znaczy to nawet nie wiem, czy to było PDA. To jest bardziej, wydaje mi się, po prostu taki organizer, który był. Z tego co wiem, to działa nawet, więc generalnie w dobie, gdy nie było smartfonów, a laptopy były wielkości cegły, no to taki malutki organizer mógł służyć nam do wpisywania jakichś, że tak powiem, rzeczy. Ale z tego co tutaj widzę, mamy system, mamy datę, mamy Worda, mamy agendę, time, world, kalkulator i sheet, czyli cóż, no może nawet jakieś proste arkusze. Mamy tutaj też 2 MB RAMu, z tego co widzę. Tutaj mamy złącze do zasilania, jest jakiś DC, 9 V. Tutaj są jakieś porty do rozszerzeń, z tego co kojarzę, bo nie wiem, czy konkretny ten, ale wydaje mi się, że one mogły mieć albo jakieś karty rozszerzeń, rozszerzające pamięć, ale też programy, zdaje się, mogły być. W każdym razie takie cacko, na jego temat pewnie przygotuję kiedyś dedykowany filmik. No i co? Ciekawa sprawa. Dziękuję bardzo. Super urządzenie. Kolejna paczka, dużo większa. Tą paczkę nadał mi Marcin, za co bardzo, bardzo dziękuję. I to jest ciekawa sprawa, ale najpierw to rozpaczkujmy. Router TP-Linka. Zawsze chciałem mieć taki. Tak, zapaczkowane bardzo dobrze. Oj, oj. Nie wiem, co jest w tym routerku, natomiast wiem, co jest tutaj na pewno. Jak więc pewnie już widzicie, jest to płyta główna. Nie za nowa wprawdzie, może mogą to sugerować złącza ISA, czy stare sloty na RAM EDO, czy taki archaiczny konektor. Jest to stara płyta, szacuję to mniej więcej gdzieś na lata 90-95 rok. Mamy tutaj socket 7, czyli okolice 486 pierwszego Pentiuma. Haha! Tak, ważny jest tutaj ten procesor, moi drodzy, bo tutaj mamy procesor 6x86, czyli generalnie będzie to prawdopodobnie 486 albo wynajdnościowo Pentium 2, to mi się nie wydaje. W każdym razie, co ciekawe, jest to procesor architektury x86 produkowany przez IBM, jak sama logo może wskazywać. Ta płyta główna i ten procesor generalnie przyda mi się do takiego projektu, który gdzieś tam mam w mojej głowie i mi się tli już od jakiegoś czasu, żeby zebrać większość, nie wiem czym się wszystkie uda, ale chciałbym zebrać większość takich niestandardowych procesorów o architekturze x86, które były produkowane właśnie w latach 90. przez inne firmy niż AMD i Intel, bo była jeszcze na pewno firma Cyrix, był IBM i jeszcze 66 MHz, ja cię kręcę, ale bestia. Fun fact, moja smart opaska Xiaomi Mi Band 3 ma 100 MHz taktowanie. Okej.
Co my tu mamy? Mamy dwa SD RAMy, mamy jeden 8 MB, a drugi 16 MB. Nice! SD RAMów nie mam za dużo, więc się przydadzą na pewno. I tutaj widzę, że jeszcze mamy zapakowany dysk laptopowy na IDE. Dokładnie rzecz biorąc 120 GB, więc jeden z już nowszych tych dysków na ATE, który był. Więc tak, dziękuję bardzo za te wszystkie rzeczy. Dysk się przyda i RAM też jak najbardziej. No i oczywiście wielkie podziękowania za płytę główną z takim fantastycznym, rzadkim procesorem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie miał ten procesor używanie w tej takiej kompilacji, którą mam nadzieję uda mi się przygotować za jakiś czas. Za... nie za szybki czas obstawiam. Następna paczka, Dom i Ty, nadesłana przez Patrycję? Przynajmniej taka osoba adresowała. Jestem na 90% pewny, że ta osoba, z którą pisałem, to był chłopak, ale nadawała to Patrycja, może mama. W każdym razie, bardzo dziękuję tej osobie, która podesłała tą paczkę. Dziękuję bardzo. Haha! Okej, okay. Mamy też liścik przyklejony, może tutaj będziemy mieli nisk, ale chyba nie. Cześć, z masło w paczce masz tylko laptopa, bez ładowarki, bez dysku, bez kieszeni. Jeśli będzie na odcinku, to pozdrowisz. Oczywiście, że pozdrawiam. Tym bardziej wydaje mi się, że będzie to inne imię. Jeżeli znajdę nick, to wyświetlę wam tutaj na ręce, więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj bardzo ciekawy laptopik. Jest to Dell. Jest to stary laptop Della, co fajne, też ma trackpointa, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. Stary Dell Latitude z Pentiumem trójeczką. I z tego, co pamiętam, to widz zdaje się mówił, że miał problem ze znalezieniem ładowarki do tego typu Della. Ja sobie z tym akurat poradzę, a myślę, że Dele stare, podobnie jak ThinkPady, to są bardzo ciekawe sprzęty i warto je reanimować. Myślę, że kieszeń do dysku uda nam się znaleźć. No i uda nam się wskrzesić takiego lapka z Pentiumem 3 i z Windowsem 2000. Lapka jeszcze w sumie nie odrestaurowywaliśmy, więc myślę, będzie ciekawy temat na odcineczek. Mam tutaj klucz licencyjny do Windowsa NT4.0 Workstation. Co ciekawe, bo w sumie tutaj... aha, jest Windows Professional 2000, NT4.0 i 9.8. Ale skoro mamy klucz pod Windowsa NT4.0, to się okazuje, że w końcu mogę zrobić na legalu odcinek o Windowsie NT4.0. Jeżeli uda nam się uruchomić tego laptopa. Czemu nie? Myślę, że to może być całkiem ciekawe. Kamil, ty używałeś kiedyś Windowsa NT4.0? Nie wiem, co to nawet. Ja też nigdy nie używałem, ale wiem, co to. W sensie taki Windows do stacji roboczych, ciekawy. Obiecałem, że kiedyś zrobimy odcinek na ten temat. Zwlekałem, bo nie mogłem kupić oryginalnej płyty z licencją, a skoro teraz już mamy licencję... Proszę Państwa, kolejna wielka paczka. Ta paczka jest od Bartka, za co bardzo dziękuję. Są tutaj mega przydatne rzeczy i nie przeciągając dalej, rozpaczkujmy to. Ulala. Okej, mamy jakiś wentylator. Wentylatory się przyda. Ej, ten jest taki konkretny. Taki dość duży. Dobra. Tak, dostaliśmy stokowy wentylator z Intela. Najlepsze chłodzenie na świecie. Kilka kolejnych wentylatorów, więc możemy sobie zbudować lodówkę na pewno. Ale dla nas najważniejsze są inne rzeczy. Widzę w ogóle, że Bartek tutaj wysłał mi zdecydowanie więcej rzeczy niż te, które mu mówiłem, żeby mi wysłał. Bo tak naprawdę to z tego, co proponował, były mi zaledwie potrzebne dwie rzeczy. No ale dobrze, w porządku, nie narzekam. Bardzo mi miło w każdym razie. Okej. Tutaj mamy kartę dźwiękową. Jest to jakiś Sound Blaster. Z tego, co widzę, jest na PCI. I Sound Blastery są akurat fajne do budowania retro komputerów, więc to jest bardzo rzecz na plus. Więc jeżeli kiedyś w końcu zbuduję swój wymarzony komputer pod Windowsa 98, to z pewnością się to przyda. Teraz zdecydować. Mniejsza z tym. W każdym razie jest to karta ethernetowa. Akurat karty ethernetowe się przydają do retro PC-tów, bo nie miały one zintegrowanej karty internetowej na płycie głównej, więc to jest fajna rzecz. To jeszcze nie jest to, aczkolwiek to jest Radeon 9600 na złącze AGP. Jedna z no może nie całkiem mocniejszych, ale fajna taka karta graficzna, jeżeli ktoś z Was chciałby sobie zbudować taki retro komputer pod Windowsa XP. Moi drodzy, ta karta
Dlaczego ta karta jest tak niesamowicie specjalna i niesamowicie zależało mi, żeby właśnie Bartek ją podesłał? Bo jak wylistował ją w tych częściach swoich, to aż zapytałem. Moi drodzy, to jest karta Radeon HD4650. I nie jest to jakaś super karta, ale co jest specjalnego, ma złącze AGP. I jest to karta jedna z najmocniejszych, jaka była w ogóle na złącze AGP. Bo była to chyba w ogóle ostatnia karta graficzna produkowana, która wykorzystywała to złącze. Więc jeżeli chcielibyśmy mieć komputer, który ma złącze AGP i władować tam jedną z najmocniejszych kart graficznych, to będzie ta. Chociaż z tego co kojarzę, to chyba Radeon z serii 3700 z hakiem chyba był kapeczkę mocniejszy jeszcze niż ta, ale ta na pewno jest nowsza. I ci z was, którzy oglądali na przykład Windowsa 10 na minimalnych i mówili, że bo to przez kartę graficzną, że ona za stara była, no to teraz mamy najmocniejszą kartę graficzną na AGP, no i zobaczymy, czy zadziała. W takim miejscu ma tak jakby do dołu to złącze. Zwykle karty graficzne mają tak jakby z boku, nie? W sensie, że kabel wychodzi jakoś w tą stronę, a tu tak w dół? Tak nietypowo bym powiedział. O, tutaj mamy fajne kosteczki, moi drodzy. O! To są kozak kości. Tak, albo to jest SDRAM, albo to są rambusy. Ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj takie radiatory i mamy taki, że niby to jest gorące, mam podejrzenie, że to będą rambusy, czyli kości, które musiały działać w parach. I mamy aż 4 takie rambusy. Fajnie by było kiedyś zrobić taki komputer z pamięciami typu rambus, bo one były niesamowicie ciekawe. Są ECC jeszcze w ogóle, czyli Error Correction. To jest ciekawe. Ach, już myślałem. Już myślałem, że to było tak przykryte po to, żeby uśpić moją czujność. Na szczęście nie ma tutaj Core2 Duo E8400, tylko mamy Pentiuma E5200. Taka płycia. A klonik? O tak, dobrze widzę, no. Spójrzcie, taka płytka. Na Atlonika eleganckiego, więc przypuszczam, że właśnie ten Atlonik latał sobie z tą kartą na AGP, bo tutaj również mamy AGP. To jest w ogóle swoją drogą bardzo podobna płyta do tej, którą ja użyłem w tym filmie Windows 10 na minimalnych, więc chociaż nie, ta jest DDR1 chyba. Już mi się podoba bardzo. To jest ciekawa rzecz. To jest ciekawa rzecz i takiej nie mam, już widzę. Zaraz wam pokażę, tylko sam się muszę najpierw napatrzeć. Ulala! To mi Bartek zrobił bardzo fajny prezent. To jest jakaś płyta Della, widzę, z Pentiumem 4, ale co nas interesuje, to te sloty na RAM, bo to jest właśnie slot pod te rambusy. Elegancka płytka, tu jeszcze zobaczcie taki wzmocniony slot AGP. Mamy taki z takim plastikowym armorem dodatkowo. Całkiem spoko płytka. Super. Dzięki wielkie. To jest naprawdę rarytasik. Nie powiem. Dobrze, to pogramy. Dzięki Bartek jeszcze raz. Płyta i grafiki naprawdę kozak. Dziękuję ślicznie. Tak więc ta mała paczuszka jest od Kuby. Bardzo dziękuję. Ta paczuszka wygląda niepozornie, ale w niedalekiej przyszłości mam nadzieję, że mi się przyda. Aczkolwiek muszę ją bardzo ostrożnie odpakować, bo nie chciałbym zniszczyć tego, co jest w środku. Prehistoria komputerów. To jest bardzo stara książka. I mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa ZX Spectrum. Jak część z was wie, albo nie wie, czekaj, bo szukam Spectruma, gdzie ja go mam. Weźmiemy go do tego, czekaj. Siup. No, bo jak wiecie, mam takie cudeńko, to jest Spectrum 128K, troszeczkę mocniejszy niż ten, który jest tutaj na okładce, ale o Spectrumach też planuję zrobić sobie film. Ten akurat Spectrum, z tego co kojarzę, jest uszkodzony. Nie wiem, czy uda mi się go naprawić, ale jak nie, to uda mi się wypożyczyć na pewno innego Spectruma. No i fajnie by było coś o Spectrumie zrobić. A skąd się można dowiedzieć o Spectrumie więcej niż faktycznie z książki, która jest napisana po polsku i kosztowała kiedyś 180 zł. Dziękuję bardzo, Kuba. Mam nadzieję, że się czegoś nauczę w końcu. Patrz, stary, masz funkcję ABS. To jak w samochodzie. Tak, funkcja ABS, żeby ci się koła nie zablokowały podczas hamowania, tak naprawdę to jest wartość bezwzględna z argumentu. To chyba absolute value. Myślę, że to jest bardzo bezwzględne, co powiedziałeś.
koncepcję bóla. O nie, pamiętasz jak mieliśmy algebrę bóla na studiach? Na polcu. Czy to był ból? Dla ciebie to był ból, dla mnie nie aż taki. Dla mnie wszystko to był ból na studiach. Ej, ale fajnie, bo patrz, tu masz na przykład jak działały karty perforowane. Dziękujemy jeszcze raz bardzo za książeczki. Spektrum się na pewno przyda, prehistoria komputerów też się można czegoś na pewno nauczyć. Dziękuję bardzo. Tą paczuszkę podesłał nam Grzegorz, za co bardzo dziękuję. Oczywiście była troszeczkę lepiej opakowana, ale musiałem ją troszeczkę rozpakować. Tak, ale przejdźmy do tego, co znajdziemy tutaj w środku. A to takie coś wydrukowane ładne dostałem, zobaczcie. I tu jest jeszcze podstawka na to, retro. Patrzcie, jakie szczęśliwe dziecko. Super, dziękuję bardzo. Duże, czarne, ciężkie. Kamil, co to może być? Nie wiem, krowa? Kamil, no. Okej. Okay. Tada! Znowu ThinkPad. Tak, ThinkPadzisko, moi drodzy. I to nie byle jaki. Jak widzicie, ze stacją dokującą, dlatego jest taki fik. Teraz go wyciągniemy. Siup! Co? Tada! To jest, moi drodzy, ThinkPad X61. Bardzo fajna sztuka. Ja używałem X60 przez bardzo, bardzo długo. Ten, jak widzicie, jest w dość ciężkim stanie. Miał, że tak powiem, lata swojej czystości za sobą. X61 jest bardzo fajny, bo już ma 64-bitowy procesor. X60 miała niestety 32-bitowy, przez co no, ciężko jest ją już używać w dzisiejszych czasach. Wiele dystrybucji linuxowych już nie wspiera 32 bitów, więc trzeba sobie przekompilowywać rzeczy. Ale tutaj mamy 64-bitowy procesor, mamy powiększoną dodatkową baterię i prawdopodobnie taki X61 bardzo by się fajnie nadał. I zobaczcie, jakie ma kurde cienkie ramki. Widzisz to? X61 miały najfajniejszy rozmiar, miały ekran 4:3, super się na tym internet czytało, super się to nosiło na studia i fajnie się na tym programowało. Mój projekt C++, a na tym pisałem, Kamil. A ten, przecież ty miałeś tego... 230, a potem takiego miałem, znaczy X60, nie X61, a on wyglądał tak samo. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję Grzegorzowi za tego fajnego ThinkPadzika. Zrobimy sobie za jakiś czas odrestaurowywanie sprzętu i za taki fajny wydrukowany statyw będziemy stawiać do birola, więc bardzo dziękuję jeszcze raz. Gwóźdź programu. Tą paczkę podesłał mi Piotr. Piotr, którego możecie kojarzyć z tego, że podesłał mi tableta z 1993 Power Maca G3. Piotr już zapowiedział, że tym razem znowu ma tam jakąś ciekawostkę, więc aż się boję, co to może być. Tak. To jest bardzo ważna rzecz. Nie wygląda jak dużo, wygląda jak coś, co zostało zmajstrowane, aczkolwiek. To jest kabel, który umożliwi mi zasilić mojego Power Maca G3. Niestety Power Maci miały taki specyficzny, jak widać, bolec do zasilania i próbowałem kupić taki zasilacz, ale ceny są powyżej 300 zł chyba? Ale na szczęście już mam końcówkę, więc się zrobi jakiś zasilaczek, się przylotuje i będzie gitara. Także już wiecie, co się retro będzie szykować za niedługo. Oh boy! Zobaczcie, to jest stacja dokująca do jakichś starych ThinkPadów. Z tyłu tutaj mamy modem, Ethernet, VGA, DVI, USB, port do dyskietek, więc prawdopodobnie to będzie do jakiegoś ThinkPada z... A, tutaj mamy nawet napisane, do jakich ThinkPadów. ThinkPad T40, R50, T30, R40, A30. Mam R50, więc ta stacja dokująca będzie do niego pasować, na pewno się przyda. Dysk IBM na IDE. Hyen. Fujitsu Siemens. Ale jakie malutkie! Wow! Ale fajny mini laptopik! Widzisz ty to? Ale on jest super! I to jest chyba jeszcze pod Windowsa 98 albo 2000. Też Fujitsu. Ale fajny! I jeszcze mamy trackpointika. Tutaj mamy guziczki. Super! Widzę, że tutaj mamy jacka słuchawkowego, włączenie, nawet mamy USB-ki, słuchaj. Mamy jakąś zaślepkę do VGA, proszę uprzejmie. Mamy Ethernet, modem i podczerwień i kartę PCMCIA. Super, kurde. O kurde.
To jest laptop firmy Acer. Jadę. Acer, jadę, tak. Wow. Ale odjechany. Intel Pentium MMX. Ale on ma klawiaturę, super. O panie. Jakby dzisiejsze laptopy miały takie klawiatury, ale by się pisał inżynierkę na tym chłopie. To jest po prostu niesamowite. Okej, okay. Świetny jest. Tutaj mamy stację dyskietek. Tutaj mamy jakiś taki plastik, który widocznie miał lepsze momenty, ale tutaj się mieściła bateria, w którym znajdują się sloty na PCMCIA. No i z tyłu mamy oczywiście zasilanie PS2, VGA, RS-a i LPT. Kurde, ale w ogóle ten Acer może się okazać, że to będzie bardzo dobry lapek pod Windowsa 98, żeby nagrywać na dyskietki, bo tutaj akurat w studio nie mam żadnego takiego starego ThinkPada, który by miał stację dyskietek, więc taki Acer może się okazać super. Ło, Celeron 400 MHz, o chłopie. Ile ma RAMu? Ej, dużo RAMu. Chłopie. Boot device priority. Hard disk, floppy disk drive. Dobra, ale z tym to sobie poradzimy. To już jest dużo nowszy sprzęt. I mamy 64 MB wbudowanego RAMu i memory slot 128 MB, czyli w sumie 192 MB. Będzie fajna maszynka pod Windowsa 98. Coś takiego. Nie no, świeci coś. O! Extensa! Widziałeś? Nie wiem, co było. No, taki model pewnie. Insert system disket and press enter to reboot. Czyli nie mamy też systemu operacyjnego, ale zaraz możemy mieć. Wkładamy dyskietkę. O! O! A to niespodzianka. Może zdechła ta stacja dyskietek. Ale to jest do naprawienia. Generalnie tego starego typu laptopy są fajne o tyle, że można bez najmniejszego problemu wyciągnąć z nich dysk i po prostu wgrać na nie bezpośrednio system czy DOSa, więc jeżeli stacja dyskietek nie chce działać, to jeszcze nie jest koniec świata. Ale to się wszystko będzie kiedyś robić, nie? Tak. Będziemy robić. Mhm. Dziękujemy. Trzeba. Dziękuję jeszcze raz naprawdę wszystkim z głębi serca za to, że w ogóle chcecie mi przysyłać jakieś fajne starocie w tych paczkach. Jest to naprawdę dla mnie super sprawa. Część z tych rzeczy sobie na pewno odrestaurujemy i pojawią się na ich temat materiały, tak jak już miało to miejsce wcześniej. A ci z Was, którzy czekają na konkurs, to mam dla Was do wygrania 3 myszki G102. Bardzo fajne gryzonie. Sam takiego używałem przez jakiś czas i są bardzo fajne. Mamy też dla Was także myszkę G502. Jest to myszka bezprzewodowa z sensorem Hero, który ma aż 25 000 dpi. Bardzo precyzyjny sensor, bardzo również fajna myszka, dość popularna, więc myślę, że ktoś sobie też będzie na nią ostrzył ząbki. A jako wisienka na torcie mam dla Was super bezprzewodowe również słuchawki z technologią Blue Voice od Logi G733. Mega super słuchawki, takie nie za tanie, więc mam nadzieję, że zwycięzca będzie z nich bardzo zadowolony. W opisie tego materiału będziecie mieli linka do postu na Instagramie, gdzie będziecie mieli też zadane pytanie konkursowe. No i ci z Was, którzy fajnie odpowiedzą na to pytanie, będą mogli zgarnąć jedną z tych nagród. Także jak ktoś zainteresowany, ten link w opisie. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!